do siebie. Prosimy o nasze gości, chodzi do Moskwa. Dziękujemy serdecznie. Ja w chwili się serdecznie się z Państwem żegnam. Dobranoc. Konar dzisiaj zapłonął chyba, co? On nigdy nie zgasł, więc on, kiedy to miał płonąć? No, no nie cały czas. Od ilu ty lat? Od 13, 14 już nie pamiętam. A tak na serio? No cóż, cieszę się, że wygraliśmy. No, to było ważne, ważne spotkanie dla nas, dla klubu, dla sponsorów, dla naszych kibiców. Awansować do tego półfinału, bo teraz już z taką może luźniejszą głową, taki cel, myślę, taki wewnętrzny minimum w drużynie sobie osiągnęliśmy, więc mam nadzieję, że w końcu się ktoś w tej zaksie postawi i to będziemy my. Zagramy dwa fajne spotkania, tak jak to miało miejsce teraz, bo dwa mecze wyczerpujące fizycznie, mentalnie też, ale myślę, że spisaliśmy się dzisiaj akurat na medal. Ale kilka takich ciasteczek, zwłaszcza po przerzutach, chyba też dostałeś, co? Znaczy tak, bo to wygląda na ciasteczko, bo ja z tego robię miód, więc to tak tylko wygląda ładnie. Nie, żartuję oczywiście. No, gdzieś ćwiczymy te przerzuty z Miguelem, że po prostu szybko pchnął, jak ile siły ma, to gdzieś tam dolecie, ja spróbuję to skończyć, więc to myślę, że nam wychodzi. No oprócz pierwszego seta, który gdzieś ciężko nam szedł, ciężko wchodziliśmy, dużo błędów na zagrywce, błędy w ataku, jakieś bloki, no nie mieliśmy po prostu momentu też zaczepienia, nie byliśmy w meczu na pewno, ale mamy doświadczoną ekipę, więc po przezmianie stron popatrzyliśmy tylko na siebie i wiedzieliśmy, że no tak raczej nie będziemy kontynuować tej gry. No i wróciliśmy i zagraliśmy dobrą siatkówkę, a plan na ostatni set, no to trzymać rywali na bliskim dystansie, gdzieś punkt za punkt, bo wiedzieliśmy, że im bliżej 20 punktu, no to tym oni wiedzą, że ten set kończy zabawę z gromo, medale. No i gdzieś w końcu jeden, drugi aut się pojawił i to wykorzystaliśmy i jesteśmy w półfinale.